Wszystkim dzisiaj na temat spotkania Barcona kontra Osasuna zrobimy sobie oceny piłkarzy. Po tym spotkaniu, oczywiście, piłkarzy Barcelony. Eee, testuję nowy mikrofon, więc będą, jak będą jakieś problemy, to piszcie w komentarzach. Najwyżej wrócę do poprzedniego mikrofonu. Jak będą jakieś przestery. No właśnie, jestem ciekaw, co na ten temat sądzicie, bo to było nieprawdopodobne spotkanie Robert Lewandowski, który zdobył czerwoną kartkę. Dwie żółte kartki w efekcie. Czerwona kartka. Wylot z mm, boiska osłabił Barcelonę praktycznie bardzo nagrała przez większą część spotkania, bo Robert Lewandowski wyleciał w 30 minucie. Mimo tego bardzo zwyciężyła 2 do 1, no ale wiadomo, że była lepszą drużyną, nie ma co się oszukiwać. No właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat. Sądzicie, wiele tutaj do analizy, dokumentarzy, oceny poszczególnych piłkarzy i też nawet teoria spiskowa postawa wokół tego sędziego że nie było to przypadkowe, że Lewandowski wyleciał z boiska, bo brakowało mu w kolekcji takich gwiazd jak Neymar, jak praktycznie inni piłkarze Messi. Do wyrzucenia mu brakowało właśnie Roberta Lewandowskiego i jego wyrzucił z boiska. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku, zalajkujcie go Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat spotkania Barcelona kontra Osasuna spotkanie, które zakończyło się zwycięstwem Barcelony 2 do 1. Dla Barcelony bramkę zdobywa Pedri w 48. minucie, a także Rafinha w 85. minucie. Robert Lewandowski wyratuje z boiska w 31. minucie. Co ciekawe, Gerard Piquet też zdobył czerwoną kartkę w przerwie w tunelu, tam po prostu pyskował z no i bramka dla Osasune Zubiria zdobywa bramkę w szóstej minucie no niesłychana praktycznie sprawa, w ogóle też ciekawa bo niektórzy się śmieją po prostu że Robert Lewandowski chciał zapewnić sobie wakacje tutaj z partnerką, pojechać na Sylwestra do ciepłych krajów, do Dubaju czy gdzieś, bo rzeczywiście, chociaż no jest bardzo w Hiszpanii ciepłe tak, ale rzeczywiście nie będzie mógł wystąpić w tym meczu, który będzie mieć miejsce 31 grudnia z Espaniolem Wypada właśnie przez te kartki, wykartkował się. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że zdobył pierwszą żółtą kartkę. Ja akurat tą pierwszą żółtą kartkę bym kwestionował, druga żółta kartka Lewandowskiemu się należała. No ale rzeczywiście sędzia szuka tak naprawdę pretekstu, żeby mu wlepić tutaj żółtą kartkę. Była tam też informacja, że ten sędzia dał czerwone kartki Neymarowi, e, Messiemu, Ronaldo. Tak e, jak tutaj grali przecież w Hiszpanii, e, że brakowało mu w jego kolekcji praktycznie tutaj Roberta Lewandowskiego i Lewandowski też tą czerwoną kartkę złapał, aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że tutaj była głupota ze strony Roberta, e jeśli chodzi o ten e jeśli chodzi o tą drugą żółtą kartkę. I tutaj e sędzia, e ok, ma, ma rację po prostu, że mu przyznał żółtą kartkę, tak samo jakby to był inny zawodnik, tak samo bym ocenił, ale Robert Lewandowski dał się nabrać, e jeśli chodzi po prostu za o zawodnika, o on źle praktycznie ustawił się do tej piłki, źle walczył o tą piłkę, dał się nabrać przy walce praktycznie o piłkę. Jeszcze się z takim czynnikiem nie spotkałem. Pierwszy raz widzę taką rzecz, że zawodnik to w całej tej sytuacji najbardziej był byłby ten zawodnik, który właśnie sprokurował cały ten faul, Bo Robert Lewandowski przy walce o piłkę źle się ustawił. Ten zawodnik w odpowiednim momencie praktycznie tak był na ziemi i to wyglądało jakby Lewandowski na niego po prostu wlatywał, w, w tak? Widzę angielskie to wiadomo, jest walka po prostu bark, bark, walka w powietrzu o piłkę, a tutaj sprytnie to po prostu wykorzystał, tak? Wiecie, no to tak byśmy na, na przykład ustawiali się do piłki, ona leci z góry, że na główkę, tak, zasłaniamy się praktycznie klatką, kto pierwszy, wyrywamy się, a nagle ja odpuszczam, po to, żeby po prostu inny mógł się wspiąć na mnie, tak, na moich na przykład ramionach, jeszcze mógł mnie poturbować, jeszcze na niego wchodzę, także no, muszę powiedzieć, że naprawdę dał się złapać, dał się złapać Robert Lewandowski. To że po prostu była druga czerwona kartka Roberta Lewandowskiego, kiedyś Bundeslidze miał też po prostu, to bo, było w barwach i Dortmund, Robert Lewandowski nie mógł zrozumieć skąd, z czego wynika ta czerwona kartka, ale widać, że on polował, ten praktycznie sędzia polował tutaj na, na Roberta Lewandowskiego, też tam była kurdzona sytuacja, bo Robert Lewandowski pokazywał taki gest palcem na nos, tak? Co niektórzy mieli po prostu interpretować tak, że kokaina, jakieś narkotyki, tak, że sędzia. Nie, 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 nie nic takiego nie chodziło. Po prostu no, sędzia przyjdzie, ja nie, nie posądzam, ale wszystko jest ok, tak, normalnie jest zdrowy nie bierze żadnych tam dopalaczy ani żadnych narkotyków, tylko chodziło, że to był gest Bundesligi, pokazujący jakby na, na nos, pokazujący jakby yy, wyższość, tak, mniemanie, że moja decyzja po prostu jest ważniejsza, nie, nie podlega dyskusji. Yy, Przejaw takiej buty, i to taki był gest, tak? Eee, tak jak u nas jest na przykład ten gest, Kozakiewicz, pokazujemy, żeby wszystkim pokazać, że to jest moja racja, tak? nie Nikt nie ma racji, tylko ja na przykład mam rację. Znaczy, jak ktoś pokazuje jakiś sportowiec czy jakiś człowiek, to nie jest że musi mieć rację. Tak samo tutaj ten gest. No ale dobra, wyleciał. Nie zmienia to faktu, że Barcona była lepszą drużyną, posypała się praktycznie ta Barcona. Jeszcze tutaj Pikę, który odchodzi też dostał czerwoną kartkę, więc no wiele tutaj ciekawych rzeczy po prostu miało miejsce podczas tego spotkania. No, wiadomo, to jest Robert Lewandowski, który dyskutuje żywo właśnie ta czerwona kartka w 30 minucie, kadr z tego idealnie pokazany. Mamy tak, szczały 15 do 9 i teraz szczały na bramkę 3 do 3. Czyli Barcona była bardzo skuteczna, jeśli chodzi o strzały na bramkę. Natomiast fatalnie to wyglądało pod względem statystyk, tak? Żeby Osasuna miała lepsze statystyki, jeśli chodzi o strzały niż Barcona, to nie wygląda zbyt dobrze, tak? Zresztą ta drużyna się mocno pogubiła po tym, jak Robert Lewandowski opuścił e, boisko. Mocno się to posypało, ale też Barcona mogła przetestować ten wariant, e, tak? W momencie, kiedy właśnie Roberta Lewandowskiego zabraknie, także. E, Taka czerwona kartka to nawet po prostu było dobre pod względem taktycznym, jak ustawić później drużynę, kogo poprzesuwać. No i potem był problem, jeśli chodzi o Barcona, tak? Jeśli chodzi o napastnika, jeśli chodzi o napad, kto tutaj miał podgrywać piłki, kto miał praktycznie wykonywać też strzały na bramkę. No i mamy tutaj pie pierwsze miejsce FC Barcona. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Sasunę, Sasuna zajmuje miejsce szóste, tak? Zawsze to po prostu przedstawiam w kontekście porównania. Z jaką drużyną grała, tak? No bo zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeżeli Barcona by wygrała, tak? Na przykład 1 do 0 Elcze, które zajmuje ostatnie miejsce w tabele i my będziemy wychwalać pod niebiosa Barcone. A zupełnie inaczej wygląda po prostu zwycięstwo Barcone z drużyną, która zajmuje szóste miejsce. Zobaczmy sobie, jakie były wiadomości. No pewnie wszystkie teraz serwisy informacyjne będą skupione wokół tej kartki dla Roberta Lewandowskiego. Barcona wygrała w bólach, Barcona górą, w niesamowitym meczu. Tam było wszystko. Osasuna kontra FC Barcona, skrót meczu, bramki statystyki, strzelcy wideo, wynik Osasuna kontra FC Barcona, Robert Lewandowski ukarany czerwoną kartką, jak długo przerwa czeka Roberta. No tam były informacje, ale to już mniejsza z tym. Zobaczmy sobie składy, jeśli chodzi, tutaj muszę po prostu też wyróżnić, oczywiście skupiamy się na ocenie zawodników, jeśli chodzi o Barcony, ale warto wyróżnić też zawodników Osasuny. Przede wszystkim, no, pokażcie mi tego, po prostu, y, tego y, Ananasa, którego tutaj chciałem o, ocenić. Y, Moncayola, to też po prostu miał dobry występ, ale ja chciałem po prostu docenić tutaj występ y, Avila. Avila, po prostu chciałem docenić jego występ. Naprawdę bardzo mi się podobał piłkarsko-występ tego zawodnika. Dobra gra, jeśli chodzi o tego piłkarza, tak? Y, Avila, który potem został ściągnięty z boiska. Y, no, robił różnicę w całej praktycznie tej osasu nie widać, moim zdaniem po prostu widać, że to był po prostu, no nie pan piłkarz, bez przesady, ale rzeczywiście po prostu robił tej różnicę jeśli chodzi o tą stosunek. To mi brakuje właśnie w przypadku takich klubów, jak kluby w Polsce, także jest zawodnik, który rzeczywiście robi różnicę dla całej drużyny. Już pomijając kwestię, tak, mówimy o zawodniku z zagranicy, żeby przychodzić do polskiej drużyny, robił po prostu różnicę. To też już po prostu miesza się, tak, są zawodnicy z zagranicy, często tworzą większość w drużynie i tak dalej, ale rzeczywiście ten Avila robi różnicę, jeśli chodzi o całą drużynę, także to dobrze wyglądało dobrze po prostu to wyglądało jeśli chodzi o tego piłkarza na boisku naprawdę dobry miał zagranie dobre strzały na bramkę moim zdaniem natomiast jeśli chodzi o Barcelonę Dembele, dobry występ Dembele chociaż no nie od 1 do 6 tak na trójkę bym go ocenił tak Busquets kiepsko 2 Franky de Jong czwórka. Ferran Torres starał się też miał po prostu sytuację bliską brakuje mu takiej skuteczności tak no mimo wszystko dwa go cenię, tak? Christensen jedynka, po prostu drama, tragedia. Nawet nie potrafił dobrze tam po prostu walczyć o Roberta Lewandowskiego, jak miał tą żółtą kartkę. Balde trójka, Marcos Alonso trójka, Jordi Alba czwórka, no troszeczkę bardziej się wyróżnia właśnie, jeśli chodzi o tą defensywę, moim zdaniem. Gonzalez tutaj dwójka, tak? Robert Lewandowski, no zbyt krótko był na boisku, żeby można było tego ocenić. Mark Terstegen, moim zdaniem, nie miał zbyt dużo do pracy, ale taką piątkę bym mu dał, tak. Byśmy zakładali, że szóstka to jest jakiś poziom światowy, to nie o to chodzi, ale no taką w skali szkolnej, tak. No to nawet czwórkę bym powiedział Terstegen, tak. Nie miał zbyt dużo pracy. Więc tak to wyglądało. Jestem ciekawcowy na ten temat. Sądzicie to wszystko, dzisiaj pozdrawiam. Zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.